No więc tak, my spotkaliśmy się z Państwa z jednego powodu. Otworzyliśmy SOR, żeby pacjenci mieli jasność, z czym na ten SOR. SOR to nie jest uzupełnienie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarza rodzinnego, i nie jest opracowaniem skierowań wystawionych przez lekarza rodzinnego. Pacjent na SOR trafia bez skierowania w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia zagrażającego życiu, plus wszystkie przypadki przywożone przez pogotowie ratunkowe, czyli ratownictwo medyczne. I to jest wszystko. Tyle, co mamy do powiedzenia. Natomiast my nie będziemy załatwiać na SOR-ze pacjentów, którego lekarz zaczyna przyjmować o godzinie 12, a chce w tej chwili, zapomniał sobie leku wypisać u lekarza rodzinnego. To nie są przypadki, które w ogóle powinny trafiać na SOR. Przyjęcie pacjenta na SOR polega na, pierwszym krokiem jest triażowanie go. Jest 5 kolorów. I tutaj te 5 kolorów Państwu zaznaczyłam. Jest czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony i niebieski. Wiąże się to z czasem oczekiwania na kontakt z lekarzem. Czerwony ma bezpośredni kontakt z lekarzem. Pomarańczowy do 7 minut, żółty ma do godziny, a pozostali to już czekają 2 albo 4 godziny. Generalnie rzecz biorąc, kolor zielony i niebieski to jest kolor, który pacjent powinien udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przygotowałam też tu Państwu zakres obowiązków i badań, które lekarz podstawowej opiece zdrowotnej ma obowiązek w związku z umową z funduszem wykonać. Jest to tego bardzo dużo i tu też piszę, że przyspieszenie udzielenia świadczenia biorcom kierowanych ze szpitala do oddziału do nocnej świątecznej. Nocna świąteczna działa od 18. W tej chwili kolejki stoją pod drzwiami od 16. Lekarze rodzinni, czyli POZ-y, pracują do 18. Taką mają umowę z funduszem. I tam należy oczekiwać pomocy. Czy są dwie kolejki u Was? To są po 18 i druga to Izby Przyjaźni? Znaczy nie, do SOR-u nie ma kolejki. Bo jeżeli jest nagłe zachorowanie, to jest odbierane od razu, rejestrowany i striażowany. I trafia albo na salę obserwacyjną, albo na łóżeczko, gdzie pobierają badania dodatkowe i po stwierdzeniu niekonieczności hospitalizacji i przebywania do diagnozowania. Zadanie SOR-u jest takie, żeby zabezpieczyć czynności życiowe, ustabilizować i przekazać do dalszego leczenia szpitalnego. U nas w szpitalu albo gdziekolwiek indziej. Takie jest zadanie SOR-u. To są ci, co sami przychodzą, czy teraz ich przychodzą? To są ci, którzy sami przychodzą bez skierowania. Bez skierowania. Tak. I karetki przywożą. Bo to są nagłe zachorowania. Tak po prostu, jak ktoś przyjdzie po 18. To jest kierownik. Znaczy w tym momencie mamy w jednym miejscu nocą świąteczną i SOR. I taki pacjent, który przyjdzie po 18 i na przykład ma gorączkę od 2 dni, to jak będzie pani miła z nocnej świątecznej, to może go obsłużyć, bo generalnie powinien dostać pomoc u lekarza rodzinnego, czy rejonowego, jak tam się kto nazywa. Nocna i świąteczna to jest pomoc doraźna. Doraźna. Jak przyjdzie z złamaną ręką? No to idzie na SOR. Przyjmowany jest, bo w tej chwili SOR to jest hospitalizacja. To jest przyjęcie i jest wypis. I są wszystkie procedury, które ma tam zrobione, na wypisie uwzględnione, łącznie z L4, łącznie z receptą, te środki przeciwbólowe, no i zaopatrzeniem, które dostał. Znaczy, no tego pisania jest dużo, nie? Jest tak jak na każdym oddziale. Tak jak na każdym oddziale, bo to jest oddział szpitalny. To nie jest, w tej chwili już my nie mamy ambulatorium Izby Przyjęcia. Mógł sobie przyjść, dorobić badania, a może POZ-y traktowały tą naszą Izbę Przyjęć jak taką śmieciarkę. Idźcie na Izbę Przyjęć, oni was przebadają. No, ale tak to nie na tym polega. Dalej tak. No to. Ale teraz wchodzą przez te drzwi i tam są dwie obsługi. Jedna tak. Jest SOR, druga jest. Do nocy świątecznej, tak. To pierwsze jest druga, kto pyta? No to pierwsze pytanie, bo to jest jedno pomieszczenie. No, nie? Jak pan, dwa punkty. No. Gdzie są rejestracje? Jeżeli do pierwszej przychodzi i ma bóle w klatce, no to ona już go nie odsyła do nocnej, żeby pani internistka czy pani pediatry, tylko do SOR. No to trzeba wejść, nie? Jakby trzeba wejść. Pani z nocnej, nie? I ona pyta, co się dzieje. No pani z nocnej jest głębiej. No właśnie, ale to do niej trzeba być. Nie, pierwsze okienko od razu otwiera się drzwi. I tam pani pyta, nie? Teraz mam już tak zrobione, że w tym pierwszym okienku jest pracownik medyczny.
Także mniej więcej, nie jest to rejestratorka, nie jest to sekretarka, ma rozeznanie co do stanu i pilności. Potem jest triaż, który przeprowadza albo ratownik, albo pielęgniarka, albo lekarz. No i w zależności od koloru przydzielanego. No, no i niestety no, trzeba uczulić, że jeżeli ma ktoś ten zielony i na przykład przed tym zielonym znowu pojawi się dwóch czerwonych, dwóch pomarańczowych, więc jego czas oczekiwania rośnie. Stąd. Ale no. Maksimum 4 godziny, tak? Czy się to różnie? Różnie to bywa. Czekasz, nie? No czekasz, nie? W rybniku wszyscy czekają, tak. Nikt się nie denerwuje. Oj, denerwują. Do której godziny rannej przyjmują na SOR-a? No, SOR jest 24 godziny na dobę. Oczywiście. Nie ma takiej godziny, że odcinamy i już jest koniec, nie? Czyli lepsze jak co? Na SOR-ze, ile pacjentów jest przyjęte? No w tej chwili pacjentów, których mamy wypisanych, potwierdzonych jest 280 i 180 jeszcze mamy wypisów niepotwierdzonych, około 500 osób. 10 dni. 10 dni. 10 dni. Na SOR-ze 500 osób. Tak. Przeszło. 10 dni. Czyli tak 50 dziennie. No, więcej jest zawsze sobota z niedzielą, nie? Coś, no, dziękuję. Pisania strasznie dużo roboty. Poza tym... W weekendy więcej, tak? Oczywiście, no bo 24 godziny nie ma lekarza, nie? Aha, to jest POZ. Okay. No. Sobotę z niedzielą to jest tak koło 80 do 120. A ile jest obsada kadrowa SOR-u łącznie jest no dość duża. Tylko tak, my nie umiemy określić. Znaczy, jeśli chodzi o personel średni, czy średni to jest takie pojęcie względne, bo wszyscy mają wyższe wykształcenie teraz, czyli ratowników i pielęgniarki, no to nasze pielęgniarki uzupełniają wykształcenie, bo warunkiem jest posiadanie specjalizacji z medycyny ratunkowej. Natomiast w marcu już będziemy mieli komplet wymaganych, że tak powiem, specjalizacji. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy, to nadal dobieramy. Zabezpieczamy się oddziałami, ale nadal dobieramy. Czyli za te personel zabezpieczony, ale... Spełniamy warunki. Spełniamy warunki, które tam muszą. Także tylko rozporządzenie mówi w sposób mało precyzyjny, że w zależności od oceny i od potrzeb, to my mamy ocenić, jaki powinien być skład personalny. Jest minimum, że na pewno musi być lekarz, musi być personel pielęgniarski. Czy na jednej zmianie tam jest 8 pracowników, 8-9 plus sekretarka. A proszę mi powiedzieć, czy da się określić procentowo z tych 500 osób, które jest w powiatu raciborskiego? Znaczy powiem tak, generalnie da się, możemy to policzyć, jeżeli prawo jest niezbędne. Odkąd jest SOR, pogotowie Głubczyce nam to przychodzi. Nie wiezie do Kędzierzy na Koźla, tylko do nas. Znaczy no, ale jak... pewnie z Kietrza, bo tutaj też stacjonuje... Nie tylko z Kietrza. Nie? No, na siedle jakieś tam takie inne są teraz te... Znaczy z SOR-u my nie możemy żadnej karetki odesłać, nie? Prawdę powiedziawszy, powinni to wieść do Kędzierzyny. Do Kędzierzyny. Nasze zespoły wożą tylko do nas. Ale nie możecie żadnej odesłać. Nie, odesłać nie jedziemy, nie możemy. No ale to też nie jest tak, że karetka jest załatwiana bez kolejki. Też jest nadawany kolor. Znaczy nie. Oczekuje, bo jak pacjent przyjeżdża karetką, to oczekuje na przekazanie lekarzowi. Jak lekarz jest zajęty, robią przecież, no nawet jakby tam było 10, to każdy może mieć jakieś zajęcie, nie? Więc muszą poczekać. Czekać, nie jest to oczekiwanie nie wiadomo jakie. Pacjent z karetki musi być przekazany. Czy to nie jest jak na tych amerykańskich filmach? Tam się wszyscy odkoczają, wchodzą, tam. No chodzą. Szkoda, że nie pokazują na tych filmach tych. Aha, i właśnie chciałam powiedzieć, że jest zakaz robienia zdjęć, to nie jest nasz wymysł, tylko tego nie wolno na SOR-ze robić zdjęć, a nie filmować. Jak są pacjenci. To chodzi o pacjentów. No. O co? O pacjentów, bo nie prawa. No ale pacjent czasem co nagra, nie? A, dobra, no, bo to nie jest, że wy wchodzicie i nagrywacie, tylko że pacjent czasem coś co tam nagra, nie? Że krzyczy na pacjencie. Że krzyczy. Czy jest szef SOR-u już? Czy jest, jaka godność to jest? Jaki to jest lekarz? Specjalista medycyny ratunkowej. Szef, tak. Krzysztof Dyzio.
A, tak. Ja nie wiem, jakoś ludziach mówię. Aha, dlatego pan się zawahała. No zawahałam się, bo to... Nie, rozumiem. No, nie chcę przekręcić komuś nazwiska, bo czasem to jest... Wszystkich. Łatwo wyszukiwarce. Jak się pisze Rudnik, to gminę, wszystko. Tysiące wyników wyświetlenia. A do Zia to będzie jest. No, nie wiadomo. A skąd przyszedł wcześniej? Po polu pracował. A te łóżka intensywne są obudowane cały czas? Znaczy nie, obserwacyjne właściwie no, cały czas. Dyzia. Dobrze. Natomiast stricte intensywnej to są nieogłożone, bo na intensywnej sorowskiej leży pacjent zaintubowany z krwawym pomiarem ciśnienia, taki rzeczywiście bardzo ciężki, więc staramy się, jeżeli taki pacjent trafia, to od razu przyjmujemy, są miejsca ojtowe, to przyjmujemy tam. A na kardio to trafiamy tam do skandalu, tak? Na kardio tak. Znaczy nie, my musimy go wystabilizować, zrobić mu badania. Chyba, że bezpośrednio go wiozą, bo oni też mają ten oprogramowanie w karetkach. Że transmisja EKG jest, nie? Jeżeli tam lekarz mówi, tam że przywieź do nas, no to wiozą od razu. A jeżeli nie, no to my obrabiamy, co mamy obrobić, tyle.